Dobry wieczór, Katarzyna Bosacka. Witam wszystkich jak zwykle. Środa 20 to jest nasz czas, nasze pogaduchy. No, dzisiaj będzie temat trudny, bo ostatnio ukazały się badania, z których wynika, że Polacy tyją w pandemii na potęgę. I muszę powiedzieć, że kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień, więc ja przyznam się od razu do winy. Moja wina, moja wina. Mianowicie, tak, przypakowałam w czasie pandemii, to już drugi tydzień jestem na diecie, zaraz o tym opowiem, ale wszystkich Państwa, którzy do nas włączą się do rozmowy, zapraszam do przekazywania nam swoich patentów na to, w jaki sposób udało im się zrzucić w zamknięciu. No, powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy zamknięci już w zasadzie ponad rok i wygląda na to, że jeszcze trochę to potrwa. Więc jeśli komuś z Państwa udało się schudnąć, jeśli udało się zawalczyć o swoje zdrowie, bo czym innym jest piękny wygląd, ale przede wszystkim w tej walce z kilogramami zbędnymi chodzi o zdrowie, o zdrowy kręgosłup, o prawidłowe poziomy cholesterolu, lipidów, poziomy cukru we krwi. Pani Justyna pisze, że 20 kilo przytyła. O Matko Święta, to rzeczywiście, no ale to muszę powiedzieć Pani Justyno, że to nic dziwnego, dlatego że ten moment zamknięcia, po pierwsze unieruchomienie robi swoje, po drugie zamknięte siłownie, niezbyt sprzyjająca pogoda przez całą zimę, było rzeczywiście dosyć zimno, to była taka zima nietypowa, jaka się nie zdarzyła w ciągu ostatnich lat, no i do tego skazani byliśmy na gotowanie domowe, a jedzenie daje poczucie nie tylko wypełnionego brzuszka i wtedy się lepiej żyje, lepiej myśli, świat staje się po prostu lepszy, kiedy człowiek jest najedzony pysznościami, ale też daje poczucie bezpieczeństwa, bo wróciliśmy na pewno Państwo również do tych wszystkich potraw dzieciństwa, do kluseczek leniwych, do placuszków, do rosołu. Widzę, bardzo się cieszę, ja naprawdę strasznie się cieszę, że Państwo piszą do mnie. Widzę, że Pan Tomasz 10 kilo. Matko, nie jestem sama, nie jestem sama. Pani Ewa przytyła 7. Ja przepraszam, to nie jest tak, że ja się cieszę, że Państwo przytyli, żeby to było jasne, ale ja się cieszę, że po prostu jestem w tak doborowym towarzystwie i że nie tylko ja, ale również Państwo też mają problem z wagą. Pan Grzegorz pisze, co robić, żeby przytyć. Och, wie Pan co, no chyba trzeba bardzo dobrze jeść, bardzo dużo gotować i siedzieć z głową w lodówce, a tak na poważnie to radziłabym Panu, chociaż to też jest taka rada w tej chwili trochę kulą w płot trafiona, żeby wybrać się do lekarza i zbadać poziom tarczycy, czy czasem nie mamy nadczynności tarczycy, która po prostu powoduje, że no, jesteśmy chudzi jak palec. Ale pani Bernatka pisze, udało mi się schudnąć, gdy zauważyłam, że zwęziły mi się ubrania. Ćwiczę w domu, jem zbilansowane posiłki. Rzeczywiście to jest chyba tak, że trzeba się za siebie wziąć. Ja powiem, jak to się wydarzyło w moim pandemicznym, wagowym życiu. Mianowicie doszłyśmy z moją córką do wniosku, że wyglądamy źle. Mnie zaczął boleć kręgosłup, miałam kłopoty lekkie z wstawaniem, no wiadomo, dodatkowe kilogramy to jest obciążenie i dla kręgosłupa, i dla kolan, i dla kości, więc w pewnym momencie stwierdziłam, no nie, i to tak dalej być nie może i odchudzamy się z moją córką w duecie. Ona oczywiście musi zgubić dużo mniej kilogramów, ja muszę zgubić więcej, ale zachęcam Państwa, jeśli tylko macie taką możliwość, żeby zainwestować w to odchudzenie. Każdy ma trochę inny patent. Niektórzy kupują pudełka. Niektórzy mówią, ja nic kompletnie nie jem, tylko samiusieńkie warzywa, żeby Państwu udowodnić, że ja jestem na diecie, o, to tutaj mam, o, proszę bardzo, co ja jem, to jest sałatka, po prostu taka, o, surowa sałata, naprawdę jem niewiele, staram się, to już jest drugi tydzień, udało mi się schudnąć parę kilo, ale to jest dopiero początek, mam nadzieję,
że skończy się to dobrze. Pan Grzegorz, dziękuję, tak myślałem też o tarczycy. No właśnie, wydaje mi się, że w takich punktach, nawet w tak zwanym alabie, tak, można zrobić sobie to badanie tarczycy i nie trzeba mieć skierowania, ale proszę się upewnić, ja nie jestem lekarzem, więc jeszcze raz panu Grzegorzowi podpowiadam, że warto tę tarczycę zbadać. Jeśli państwo macie doświadczenia z odchudzaniem w czasie pandemii, zgubieniem zbędnych kilogramów. Jeśli macie jakiś swój patent, jakiś swój pomysł, co zrobiliście, żeby schudnąć, jak to się wam udało, nie wiem, czy kupiliście sobie może psa i łazicie z tym psem na bardzo długie spacery. Pani Anna pisze, że zero słodyczy. No, to jest rzeczywiście podstawa. Ja na przykład nie jem słodyczy od wielu lat, bo mam głęboką niedoczynność tarczycy, która też, no, powiedzmy sobie szczerze, nie jest łatwo utrzymać tę wagę w ryzach. Pani Ireno, proszę mi napisać, bo ja nie rozumiem, co to znaczy, co pani myśli o IF. Nie rozumiem, co to znaczy IF. Nie mam pojęcia. Pani Marcelina pisze, produkty o niskim indeksie glikemicznym to jest to. No tak, oczywiście tak. Przede wszystkim, no, ja mogę powiedzieć, jak ja to robię w tej chwili. Opieram moją dietę niemalże wyłącznie na warzywach. I bardzo dużo pijemy z moją córką zakwasów buraczanych, kapuścianych, ogórkowych. Te zakwasy po pierwsze wzmacniają odporność, a po drugie też przyspieszają przemianę materii i po trzecie hamują łaknienie. To jest też dosyć ważne, tylko trzeba używać tych, czy pić te zakwasy dosyć ostrożnie, dlatego że one działają, co tu dużo mówić, mocno przeczyszczająco, więc taki poranek spędza się w wiadomym miejscu. Pani Olga pisze, że kupiła psa i łaże codziennie. Brawo! U pani Aleksandry, o Oli, o cześć Olu Kujawska, wykryli u mnie Hashimoto 2 tygodnie temu, hipoglikemię reaktywną, insulinooporność. Oj, witaj w klubie, moja droga, jest to trudny temat, jak masz czas, to do mnie zadzwoń, to opowiem ci coś o tym. Pan Paweł pisze, że 4 lata temu zrzucił 50 kg i po prostu dieta była rozpisana pod kierowcę zawodowego, regularne bardzo posiłki. No właśnie, każdy z nas jest inny. Jeden nic nie je zupełnie, tylko pije wodę, jakieś tam soczki od czasu do czasu coś skubnie. Inny się rzuca i wyłącznie zajada warzywa. Jeszcze ktoś inny kupuje sobie pudełka. Warto kupić te pudełka, tylko jeśli państwo będziecie sprawdzać catering dietetyczny, to zapytajcie, czy tam jest dietetyk tak zwany kliniczny. Czym się różni dietetyk zwykły od klinicznego? Kliniczny musi skończyć studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym albo w jakiejś szkole medycznej i jest to dietetyk, który potrafi rozpisać dietę w bardzo różnych chorobach, czyli potrafi indywidualnie dostosować tę dietę do pacjenta, do jego wieku, do jego wagi, do jego potrzeb i to jest niezwykle ważne. Natomiast takim dietetykiem zwykłym można być po zwykłym kursie, prawda, trochę się douczyć, gdzieś za ten kurs zapłacić i już mieć się dietetykiem. Nie wszyscy ci dietetycy z takiej Bożej łaski są dobrzy, więc fajnie by było, gdybyście państwo sprawdzili, czy ten catering rzeczywiście ma sprawdzonego dietetyka. Herbatka z pokrzywy. Tak, pani Asia pisze. Zgadza się. Pamiętam, że jak parę lat temu byłam na takim wyjeździe na diecie dr Dąbrowskiej, to chyba był tydzień, to tam bardzo dużo herbaty z pokrzywy kazano nam pić, ale czy ona tak super działa, nie wiem, ale warto na pewno spróbować. Marszobiegi 30-45 minut co drugi dzień, deficyt kaloryczny, ale jem co lubię, tylko w odpowiedniej ilości, i patrzę na białko, węgle i tłuszcze. Minus 5,5 kg w 7 tygodni. Super, naprawdę super, bardzo fajnie. Czyli pan ma zupełnie, rozumiem, że pan, bo czasem państwo macie pseudonimy, Jostę, więc chyba pan do mnie pisze, że jem co lubię, ale po prostu w niewielkich ilościach. Ktoś ma taki sposób, że je 1/3 albo 1/4 tego, co je zwykle. Czyli jemy w zasadzie wszystko, tylko w bardzo malutkich porcjach, które mieszczą się w garstce na przykład.
I to jest takie, jakby każdy ma swój sposób. Jest też bardzo dużo fajnych stron na Facebooku, które podtrzymują na duchu, gdzie spotykają się ludzie z podobnymi problemami. Ja obserwuję, że im rzeczywiście jestem starsza, tym jest mi trudniej, ale akurat ta dieta idzie mi dobrze, bo mam policjantkę w domu, czyli moją córkę, tak jak powiedziałam, że się odchudzamy razem i na przykład ona wieczorem mówi: mamo, co ty tam jesz? A ja wtedy mówię: mandarynkę na przykład. Nie powinnam jej jeść wieczorem, no ale bez przesady, mandarynka to nie jest taka wielka zbrodnia. Pani Irena pisze, że stosuje post przerywany, czyli najprościej mówiąc w ciągu doby na przykład 16 godzin niejedzenia i tylko 8 godzin jedzenia, gdzie jemy właściwie wszystko. No właśnie, ja nie wiem tak do końca, nie jestem przekonana, pani Ireno, też słyszałam o tym takim poście przerywanym, ale co będzie, jeśli w ciągu tych 8 godzin zjemy 16 pączków, 4 pizze, 2 świniaki i poprawimy bezą Pawlowa całą? Zastanawiam się nad tym. Może po prostu w pewnym momencie żołądek już tak się przyzwyczaja i nasz organizm, że przez tych 16 godzin te nasze potrzeby się kurczą i ten żołądek też się troszeczkę kurczy i nie musimy po prostu, nie mamy aż tak wielkiego łaknienia. Nie wiem, proszę napisać, jak sobie pani radzi z tym, bo te 8 godzin hulaj, dusza piekła nie ma, to ja bym pewnie zeżarła całą lodówkę, gdybym miała takie przyzwolenie. Pani Anna pisze, że pije aloes. Pani Wanda, że efekt jojo, ale też, że aloes rano. Ciekawe, jak to jest z tym aloesem, bo ja nie mam zielonego pojęcia, kiedyś dawno temu pisałam na ten temat, ale bardziej pod względem kosmetycznym i nie było jakichś takich specjalnych danych, które mówiły, że aloes pomaga w chudnięciu, ale proszę mnie uświadomić, może rzeczywiście tak jest, sprawdzę to. Natomiast jeszcze raz Państwu polecam bardzo zakwasy, bo przyspieszają przemianę materii, bo pobudzają trawienie, bo na przykład mają bakterie probiotyczne, nie na przykład, tylko mają bakterie probiotyczne, które budują naszą odporność, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach. No i u mnie akurat, ale wydaje mi się, że u Państwa też tak to będzie działało, czyli hamują apetyt znacznie. Tylko tak jak powiedziałam, trzeba uważać. Pani Olga, dużo fajnych rad i w ogóle warto zajrzeć. To grupa przepraszam, chudną. Także można tam zaglądać. Pani Wanda pisze: sok z kiszonej kapusty. Tak, mówiąc o zakwasach, mówię właśnie o zakwasie buraczanym, o soku z kiszonej kapusty i o soku z kiszonych ogórków. Pan Tom pisze: jestem wegetarianinem od lat, często tygodniami weganinem, ale jestem też nauczycielem i w czasie pandemii spędzam dni przed laptopem i jem od 7:30 do 19:00. No właśnie to, że my siedzimy. Kiedyś schudłem od 110 do 60 kg w ciągu 5 miesięcy, a teraz waga plus 15. Ale jak czuję, że nie dopinam się w ulubione dżinsy, to piję siemię lniane. O właśnie, to też jest może sposób. Siemię lniane to też jest dobry sposób, bo to też pobudza bardzo trawienie i czyści nam jelita, więc super pomysł. Zapominamy, nie pamiętamy o tych polskich super pomysłach, o tym tak zwanym super polskim jedzeniu, tak? Czyli super food, jak to się mówi z angielska, a siemię lniane właśnie do takich super produktów na pewno należy. Pani Justyna pisze: kontroluję kalorie i wagę w aplikacji MyFitnessPal. Proszę bardzo, ćwiczę z aplikacją Fit na telefon i w telewizji oraz chodzę na spacery. Mam rano na śniadanie zawsze owsianka i kawę, w pracy zupa i owoc smoothie. Matko, ależ jest pani zorganizowana. Ze słodyczy tylko czekolada gorzka czasami, dużo, dużo, przepraszam, wody i żadnych słodkich gazowanych napojów. Na razie nie tyję, więc liczę na zrzucenie tych 20 kg. O Boże, też bym chciała, może nie 20, ale tak na ponad dychę to by mi się jeszcze przydało spokojniutko. Pani Maria pisze: 8 godzin jedzenia, ale na cały czas tylko 3 posiłki, a potem 0.
No tak, czyli ta taka regularność posiłków też jest niezwykle ważna. Pani Beata pisze, że u mnie od miesiąca menopauza i całkowicie rozregulowany organizm, łącznie z szalejącym wysokim ciśnieniem. No właśnie, no to też jest taki problem, że każdy z nas jest w różnym wieku, każdy ma różne swoje schorzenia dodatkowe, niektórzy mają nadciśnienie, inni, to też mnie za chwilę czeka, proszę mi wierzyć, pani Beato, będziemy mogły sobie podać rękę pewnie za parę lat, no bo co tu dużo ukrywać, też no, nie młodnieje, tylko starzeje się, więc pewnie za chwilę menopauza absolutnie na pewno mnie trafi. I wtedy rzeczywiście, kiedy hormony szaleją, jest bardzo trudno. Mam nadzieję, że ma pani jakieś wsparcie swojego lekarza, czy kogoś, kto pani pomaga pod względem medycznym. Pani Anna pisze, że przytyła to jakiś dramat. No jeszcze to nie jest dramat, pani Anna. Najważniejsze, że pani jest zdrowa. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, a z kilogramami można sobie poradzić. Po prostu mam takie wrażenie, nie wiem, te panie, które dbają o swoje paznokcie, pewnie dobrze mnie zrozumieją, a panowie muszą mi uwierzyć na słowo, mianowicie jak kobieta ma wypielęgnowane paznokcie, mija tydzień, a potem mija jeszcze parę dni i nagle następuje taki moment, kiedy te paznokcie już są tak nie do zniesienia, że mamy ochotę je obgryźć, wyrzucić, coś z nimi zrobić takiego. I wydaje mi się, że z tym odchudzeniem też tak jest, że każdy z nas dochodzi do tej masy krytycznej, kiedy nagle staje w świetle dziennym, na przykład w lustrze u znajomych się odbija i patrzy w to lustro i myśli sobie, Matko Święta, ale ten bebzon mi urosł, wygląda jak ciąża spożywcza, a w te spodnie, co to 3 miesiące temu się mieściłem, no to już nie ma żadnych szans i do tego znajomi gdzieś na Facebooku publikują jakieś zdjęcie sprzed 2 lat i porównujemy sobie nasze twarze i na tamtym jesteśmy tacy, a prawda, znaczy odwrotnie, na tamtym jesteśmy szczupli, a tutaj w lustrze odbija się taki jakiś potwór, jakaś taka ropucha, żaba nadmuchana i to jest, to zaczyna być ten moment, kiedy podejmujemy tę decyzję. I takich decyzji Państwu życzę, bo warto walczyć o wagę i warto, nawet nie o to chodzi, żeby się wylaszczyć i żeby zmieścić się w jakąś najlepszą suknię, bo i tak przecież na razie to z tych sukni absolutnie nie skorzystamy i z tych smokingów, czy garniturów, czy innych wspaniałych rzeczy, które wiszą w szafie, no bo nie ma gdzie iść, ale właśnie dlatego, żeby być zdrowym. Pani Irena pisze, ja dopiero zaczynam, więc pierwszy tydzień był ciężki, teraz jem z głową, smoothie, jogurt, duży posiłek mięso plus jarzyny i w zasadzie wystarcza, czasem pełnoziarniste pieczywo, spokojnie da się znieść, waga nieznacznie w dół. No i to jest taka, od pani Ireny widzę, że bije spokój, nie ma nerwowości, nie ma dramatu, wszystko jest zaplanowane, trzeba sobie zaplanować na dłużej. I jeszcze raz powtarzam, warto sobie znaleźć przyjaciółkę, czy przyjaciela, czy przyjaciół w biedzie, nawet jeśli to będzie strona facebookowa, czy jakiś właśnie kanał na YouTubie poświęcony wspólnemu odchudzaniu, to jest bardzo fajnie. Pani Kasia pisze, schudłam w 3 miesiące ponad 10 kilo, dieta cud pod tytułem zapalenie żołądka. Och, pani Kasiu, trzymamy kciuki, żeby się to pani już nigdy nie przydarzyło, w ten sposób nie chudniemy. Nie chudniemy głupio, nie chudniemy na przykład przy pomocy jakichś tam wlewek. Słyszałam, że kiedyś w programie Co nastruje był taki materiał właśnie o tym, że kobiety i mężczyźni, żeby schudnąć, chodzą na jakieś wlewki witaminowe i potem ci różni paramedycy, którzy udzielają tych kroplówek tak naprawdę, twierdzą, że po tym schudną, co oczywiście jest jedną wielką ściemą, tak samo jak nie istnieją kolczyki odchudzające we śnie, tak samo nie istnieją kroplówki odchudzające, trzeba się po prostu więcej ruszać i mniej żreć i to jest ta słynna dieta ŻP, czyli żrej połowę i tyle. Pan Sebastian pisze, schudłem 30 kilo w rok, oczywiście nieważna jest metoda, lecz najważniejszy jest ujemny bilans kaloryczny i samopoczucie.
jadam 70% przetworzonych, a 30% zostaje na przekąski typu chipsy, batony czy pizza. To ciekawe bardzo, bo ja bym też chętnie schudła na pizzy. Musi pan mi napisać, jak pan to zrobił. Pani Kasiu, a jaka skuteczna metoda na insulinooporność? Pani Karolino, w dużym skrócie dieta w insulinie, ja oczywiście odpowiem tak, jak potrafię, natomiast tak jak mówię, nie jestem ani lekarzem, ani diabetologiem, ani dietetykiem klinicznym, ale dieta w insulinooporności tak naprawdę w ogromnej mierze, jeśli to nie jest to samo, przypomina dietę cukrzycową, czyli po prostu wycinanie węglowodanów prostych i wyrzucenie z diety, zastąpienie niewielką ilością węglowodanów złożonych, mnóstwo warzyw, żadnego cukru. W sumie to jest po prostu tak zwana zdrowa dieta, czyli jemy zdrowe produkty i wtedy z insulinoopornością nie mamy problemu. Dobrze, pan Tom pisze, że prawda, kiedyś 10 kg w ciągu miesiąca to było po prostu pstryknięcie, a w tej chwili to masakra, no z wiekiem niestety tak to jest, że jest trudniej, ale to nie znaczy, że się nie da, bo się da na pewno. Czy czekolada gorzka w czasie diety? No, ja bym powiedziała, że tak, ale kosteczka tak, tabliczka nie, no bo czy tabliczka gorzkiej czekolady, czy tabliczka mlecznej czekolady, czy tabliczka tak zwanej białej czekolady, która tak naprawdę nie jest taką prawdziwą czekoladą, bo tam mało mamy tego cennego kakao, który jest bogate w magnez, to rzeczywiście ma mniej więcej tyle samo kilokalorii, więc jeśli gorzka czekolada z dużą zawartością kakao, czyli 70%, czy nawet 80%, ona już jest wtedy bardzo gorzka, czyli ma mało cukru, no to kawałek, dwa, ale pamiętajmy, że nadal tam jest tłuszcz kakaowy i nadal tam jest kakao, które ma dosyć dużą zawartość kaloryczną. Ja muszę powiedzieć, że na tej mojej diecie, jak już mnie tak przypili na coś słodkiego, bo jest taki moment, kiedy mamy już dosyć tych zakwasów, tych kapust, tych kalafiorów, tych no, pomidorów o tej porze roku raczej nie jem, ale nie wiem, buraków i innych warzyw, no to kupiłam sobie takiej dobrej jakości daktyle i pozwalam sobie na jednego daktyla dziennie. I to jest taka słodycz, która rzeczywiście, tak jak ta ciemna czekolada, zaspokaja na chwilę ten taki chwilowy głód na słodycze. Pani Ewa pisze, że menopauza to koszmar, waga z tygodnia na tydzień idzie w górę, co zrobić, jak jeść. Pani Ewo, ja myślę, że trzeba by było przede wszystkim zapytać lekarza, po drugie poszukać stron na Facebooku, gdzie kobietki sobie radzą, jak właśnie jedzą w czasie menopauzy. Ja jeszcze tej menopauzy nie mam, więc wiele tutaj nie poradzę, ale za chwilę, jak będę miała, to się do pani absolutnie zgłoszę. Pan Grzegorz pisze, że bez efektu jojo schudł 30 kg, organizm trzeba przygotować także do snu. Po tych 2 latach zniknęło nadciśnienie, poprawiły się wyniki kwas moczowy, cholesterol, wszystko zaczyna i kończy się w głowie. To jest prawda, proszę państwa, co pisze pan Grzegorz, absolutnie tak. Schudnąć to nie znaczy, tak jak powiedziałam, tylko wylaszczyć się, zmieścić się w dżinsy z liceum albo na przykład w kostium kąpielowy, chociaż o Paweł, możesz pokazać to takie mało optymistyczne, ale bardzo śmieszne zdjęcie, do tego państwa nie zachęcamy, ale dzisiaj znalazłam na Facebooku coś takiego, jedz ile chcesz, lata nie będzie. Ale jednak zachęcam państwa, żebyście nie jedli ile chcecie, bo lato jakieś będzie, niech będzie to zdrowe lato, bo odchudzanie to przede wszystkim poprawa stanu zdrowia, jeśli schudniemy o 10%, tak? Czyli powiedzmy kobieta, która waży 70 kg, schudnie do 63, no to wtedy rzeczywiście mamy taką sytuację, że od razu poprawiają się wszystkie wskaźniki, czyli cholesterol w dół, ten zły, w górę ten dobry, cukier absolutnie w dół, lipidy w dół, masa ciała, czyli obciążenie dla całego kręgosłupa i układu kostnego absolutnie też do przodu, na plus.
do tego układ krążenia, odciążone serce, ciśnienie może się nieznacznie zmienić, jeśli rzeczywiście obniżyć, jeśli będziemy jeść dobrze, nie używać zbyt dużo soli, nie jeść tłusto, nie napychać się chipsami, które są bardzo słone i tak dalej, no to wtedy możemy też troszeczkę doprowadzić do obniżenia tego ciśnienia. Dobra, czytam dalej, co Państwo tutaj piszą, bo widzę, że się tutaj rozhulało. Ja widzę, że jest ogromna potrzeba w narodzie, żebyśmy się może jakoś tutaj regularnie spotykali. Może obiecamy sobie tutaj dzisiaj, jak się spotkaliśmy wszyscy, ci wszyscy, którzy mają problemy, że zaczniemy walczyć. Pan Irek, ja mam cały czas stałą wagę, chyba jestem absolutnym wyjątkiem od wszystkiego, jem jeden posiłek dziennie, do tego duży i wieczorem, rano nigdy nic. Wprawdzie słodycze w ogóle i cukru też, ale ruszam się na siłowni. No jest pan rzeczywiście pod względem żywieniowym, nie chcę powiedzieć dziwolągiem, bo to za dużo powiedziane, nie chcę nikogo urazić, nie chcę pana Irka urazić, ale rzeczywiście jeden posiłek dziennie tylko. Zastanawiam się, jak pan na tym wytrzymuje, bo ja dzisiaj wstałam o godzinie 6 rano, dzień mój zakończę pewnie o godzinie 12. Teraz nadal jeszcze jestem w pracy, raczej jestem, bo rozmawiam z Państwem troszkę służbowo. Wczoraj skończyłam mój dzień pracy o 23, więc jeden posiłek dziennie, o nie, to zupełnie nie dla mnie, ale szanuję Pana wybór, jeśli Panu tak z tym dobrze i Pan nie tyje, no to wszystko, jest Pan zdrowy, wszystko w porządku, no to dlaczego nie? Co tu Państwo piszą? Wszystko zależy od zapotrzebowania. Pan Sebastian pisze, 2100 kalorii i ładnie schodziło, 3 razy trening oporowy, 4 razy rowerek albo spacer, 10 tysięcy kroków. No tak, oczywiście, ja też muszę powiedzieć tutaj wszystkim Panom bardzo jasno, bo Wy Panowie jesteście stworzeni do tego, ktoś mnie posądzi o stereotypy, ale rzeczywiście tak jest, jeśli weźmiemy pod uwagę naszą budowę hormonalną, mianowicie Wy macie taki magiczny hormon, który się nazywa testosteron. I ten testosteron powoduje, że szybciej chudniecie, taka jest prawda, bo natura stworzyła was po to, żeby ktoś tego mamuta upolował, a żeby go upolować, to trzeba mieć siłę i trzeba go dogonić, więc trzeba być sprawnym. I w momencie, kiedy uruchamiacie panowie mięśnie, to natychmiast zaczyna się proces też chudnięcia, macie więcej tych mięśni niż my kobiety. My kobiety jesteśmy stworzone do tego, żeby niestety, tu proszę mnie nie posądzać o jakiś antyfeminizm, ale to całe przybieranie na wadze i to chomikowanie i gromadzenie trochę jest też związane z naszymi estrogenami, które chomikują na czarną godzinę, a nóż zajdzie znowu w ciążę. Tak? Ja w piątą nie zachodzę, żeby było jasne. Chomikują to gdzieś tam w naszych bioderkach, no i to powoduje, że nam jest trudniej schudnąć, ale to oczywiście nie znaczy, że nie można. Dobrze, pan Paweł pisze, że jest za, więc wydaje mi się, że możemy tutaj podjąć taką wspólną decyzję, że jeśli ktoś z Państwa ma ochotę dołączyć do mnie i raz na jakiś czas widzę, że naprawdę ma jest dzisiaj tyle komentarzy, rozsypał się worek, więc bardzo taki temat palący poruszyłam, więc może rzeczywiście uda nam się spotykać i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, zwłaszcza, że mamy, proszę Państwa, 2 tygodnie do świąt. W związku z tym jeszcze jest troszeczkę czasu, bo potem są święta i święta trudno być na diecie, powiedzmy sobie szczerze, ale przecież też nie można, nie trzeba zjeść tego wszystkiego, co jest na stole razem z serwetą czy z obrusem, tylko można sobie dawkować, ale no też być na diecie w święta i uważać i no nie, no ja tak jednak nie potrafię, uważam, że święta są po to, żeby po prostu sobie poświętować i nie myśleć o diecie. Pani Ewelina pisze, że zdrowy sen to też klucz do odchudzania. Tak, ja właśnie zauważyłam, że pewnie Państwo to też potwierdzicie, że jak się chudnie, to po pierwsze jest nam zimno, dlatego ja dzisiaj siedzę okutana w swetrze i jest mi zimno, zwłaszcza jest mi zimno wieczorami. Staram się bardzo dużo pić, oczywiście wodę głównie, no i te zakwasy. Natomiast długi sen
pomaga w chudnięciu, bo jak się śpi, to się nie czuje głodu na przykład. I można trochę przespać chociażby ten jeden wieczorny posiłek i po prostu sobie, jeśli tylko mamy taką możliwość, pójść trochę wcześniej spać, nie o 1 w nocy czy o 12, a na przykład o 22:30. Dobrze. Witam, ja ćwiczę 30 minut dziennie, jadam 2 posiłki dziennie i to mi wystarczy, pisze pani Angelika. Widzę, że pani ma dzieciaki małe, to też jest dosyć trudne, prawda? Jak się ma w domu dzieci, to dojadanie po dzieciach, Matko Święta, to jest też, żeby nie wyrzucić. Broń Boże, to albo mama dojada, albo tata dojada i potem wyglądają jak takie dwa antałki, wiemy coś o tym. Pan Sebastian pisze, że tu chodziło mi, jak na pizzy chudne, to tak, że sam robię pizzę i ma około 900 kilokalorii. Okej, rozumiem, czyli to jest ta stara zasada Michaela Pollana, tak, guru amerykańskiego slow foodu, jeśli chcesz mieć fast food to, i zjeść fast food, to sobie go zrób samemu w domu. I wtedy 70% osób od razu odpada, bo się nikomu nie chce, 5% mówi mam to w nosie, a reszta robi właśnie jakieś lepsze lub gorsze wersje domowego fast foodu. Jem 3 posiłki dziennie, pisze pani Grażyna, staram się jeść średnie posiłki, ale wieczorem jem za dużo i nie potrafię tego zmienić. Dobrze, drodzy Państwo, więc tak, umawiamy się na wspólne pogaduchy o no, może nie o odchudzaniu, ale o takim, o tym, że spróbujemy troszkę zrzucić w czasie tej pandemii, wbrew statystykom i wbrew temu, co pokazują badania, że jednak Polacy bardzo mocno w pandemii przytyli. I ja powiem szczerze, przyznałam się od razu, że ja też. Zresztą, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Natomiast te spotkania, proszę śledzić profil Wiemy Co Jemy, proszę sprawdzać, czy będą kolejne spotkania, proszę się chwalić, czy może się udało, czy jest 2 do przodu, czy 3 do tyłu. Proszę się nie poddawać. Wczoraj jedna z nas, nie powiem która, żeby tutaj nie wprowadzać jakiegoś zamętu, miała gorszy dzień i skusiła się na kawałek pizzy, ale po takim właśnie, po takim grzeszku żywieniowym trzeba się szybko otrzepać, otrząsnąć, otrzepać te kolana, wstać i walczyć dalej. Zbliża się weekend, więc ja w ten weekend zamierzam maszerować. Maszeruję dosyć dużo, staram się robić 5 km dziennie. Jeśli mi się uda, to nawet robię 10, ale nie zawsze mi się udaje, bo jestem dosyć zapracowaną osobą. Ale umawiamy się, że dbamy o wagę dla naszego zdrowia wspólnego, bo mniejsza waga, lżejszy człowiek, to lżejsze serce, to lżejsze kolana, lżejszy kręgosłup, lepsze wyniki badań krwi. To młodszy człowiek również, bo odchudzanie odmładza organizm. Pamiętajcie Państwo też, że ci wszyscy, którzy w szpitalach, biedni pacjenci leżą na COVID, znacznie mniejsze szanse mają ci pacjenci, którzy są otyli. I to też powinniśmy mieć gdzieś z tyłu głowy. I każdy z nas ma jakieś wytłumaczenie. Ja mam 1 000 000 albo 1 200 000 wytłumaczeń dla Państwa. I każdy z nas może powiedzieć, że menopauza, że 4 dzieci, że ciążę, że karmię piersią, że mam depresję, że coś tam, że zamknięta siłownia, ale jeśli nawet postaramy się cokolwiek zmienić, w jakikolwiek sposób pójść do przodu, jakkolwiek pomyśleć o tym swoim zdrowiu, to na pewno będzie nam wszystkim lepiej, czego Państwu bardzo serdecznie życzę i obiecuję, że znów pojawię się tutaj w tym okienku i jak się pojawię w tym okienku i będziemy sobie gadać o tych naszych kilogramach, to ciekawe, czy będę wtedy grubsza o 6 kilo, czy będę chudsza o 2. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Państwa, bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie i pomyślcie o tym, nawet jeśli to ma być przez chwilkę, dziś wieczorem czy jutro rano, co możecie zrobić dla swojego zdrowia, to zawsze warto. Dobranoc, wszystkiego dobrego.